myślisz tą w kasienie. Lubię bulwę, łeb, nioni, pietli jaja i kwaśny mlikłe. Moja klasa to talenty z całego świata. Dziewczęta chcą być jak amerykańscy cheerleaderzy, a knypi jak Bruce Lee. Mam bardzo fajną klasę. Thank you.
łacień, tylko zadeklamuje nam utwór literacki. Zapraszamy. Płyć płyli jezbo, jaką tak chłytłe w krąg nienalyzna. Ten zastygnął są miniony czas. To dzynkani, my musimy co dowiedzieć, jak to ciebie śmę. Jak jeden zastrza pierwszy rys, ty jej nie wiedza, czy jej mieć w szkłeli, a może jezbie, czy kłychni w starym budynku starbów. W nurce przy dwieżach stoi chrustowy miotla z drzewianym sztym. Sztyk dalej sztymę, a kłel miałe kłeś z torfemi makrymbama, kterny jakbyś dał, żeby płynnoziec dołegniał. Je tam też palita z rymą. Zrobisz myli śred, a jest jak wreszcie śkłychni. W nurce plata z rękama, na mister trygle ezacht panewka. Webrócisz co na awsycu, a na scanie łezisz święty łebrze. Astronom pytelnym me, wsiliacie łezorty. Zielny z deblasia, na szklynia. Na starym drzewianym luźły je prawdziwe pierze nam. Z trzema zeglówka ma. I w jaką stronę sobie bezdrzyś, łycie wytrzyścisz, gęba łetmikysz, e nie możesz co nadze łebać. Tyle tam się lejacie łeje, łedy bremze. Ryby, starych platów, starych dokumentów, lestów. Bardzo kawy są tyś zamy związane ze szkłelą. Taci jak stary szkłelowi lewci, globusy, mapę, heftę. Nasza izba dostamiono pisarza, ja na trzeździona, które czydyś kilkadziesiąt lat temu chłęcil do naszej szkłeli. I myśla, że i mają trochę za cegamila i was chędzą za zrzyta cis do naszej izby. Nasza klasa! Talenty, talenty, pięknie gra. Jestem wysportowa. Wspaniale rysujemy.
tytuł na szczęście. Dlaczego? Nie musisz kupować podręczników, bo zostają w tej samej klasie. Podczas klasówki nauczyciel mówił. Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy. Głos z sali. Nie też, ale się pytam. Siedzą dwaj uczniowie. Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. I co wtedy robisz? Czekam, aż mu przejdzie. Pani zadała dzieciom temat wypracowania. Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora? Wszystkie dzieci piszą, tylko Weronika bezczynnie, założywszy ręce, siedzi. Czemu Weronika nie piszesz? Czekam na sanitarkę. Matka pyta córki. Co robiliście dziś na matematyce? Szukaliśmy wspólnego mianownika. Coś podobnego. Kiedy ja byłam w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika, że też nikt go do tej pory nie znalazł. Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów. Wcale nie jadę. Pomagli mi mama i tata. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta. Czym będzie wyraz chętnie? Zdaniu uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach. Kłamstwo, pani profesor. Na lekcji polskiego. Weronika, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? Kiedy mam słaby wzrok. Do szkoły zaproszono fotografa i nauczyciel namawia dzieci, by każdy kupił odbitkę zdjęcia grupowego. Pomyślcie tylko, gdy już będziecie dorośli, popatrzycie na fotografię i powiecie: to Ania, teraz jest prawnikiem, albo to jest Krzyś, teraz jest lekarzem. Na to cienki głosik z tyłu sali. A to jest nauczycielka, teraz już nie żyje. Mama pyta się swojej córki. Weronika, jak się czujesz w szkole? Jak na komisariacie. Ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. Pani od biologii pyta Weroniki. Weronika, wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. Dwie małpy i 3 słony. Wiesz, mamo, Weronika wczoraj przyszła brudna do szkoły i pani ją za karę wysłała do domu. I co, pomogło? Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. Każda taka okazja zaprezentowania swoich talentów, umiejętności w muzyce, śpiewie, w przedstawianiu sztuk jest rozwojem młodzieży i dobrze, że taki festiwal po raz pierwszy, myślę, że będą kolejne, jest organizowany przez szkołę. Jest też współpraca ze szkołami z różnych nie i rzeczywiście ma to dobrą przyszłość i służy rozwijaniu talentów naszej młodzieży. Yeah.
Zorganizowaliśmy taką imprezę, ponieważ jesteśmy od półtora roku w programie Szkoła Współpracy. To jest program ogólnopolski. Między innymi z założeń jest odkrywanie talentów, a ponieważ dziś jest ogólnopolski Dzień Talentów, w związku z tym właśnie dzisiaj postanowiliśmy po raz pierwszy zorganizować pierwszy festiwal artystyczny. Był to pomysł wspólny rodziców, uczniów i nauczycieli. Młodzież przede wszystkim chciała w takiej formie pokazać swoje zdolności i talenty. To jest dla nas też wielka niespodzianka, ponieważ tajemnicą było, co będą prezentować. I dopiero przez dzisiejszy dzień okaże się, jakie talenty zostaną rozpoznane, jakie się zaprezentują, no i zostaną nagrodzone. A nagrodzimy jeden tylko indywidualny i jedną klasę, żeby to była nagroda prestiżowa. Każda klasa przygotowuje prezentację. No razem to jest około 160-180 uczestników, bo klasy decydują same, kto występuje i w jakiej ilości, ale to jest spora część szkoły. Widzimy, że szkoła w Starzynie ma swoich artystów, którzy nie tylko tu w szkole, ale również na terenie gminy czy powiatu występują. Tak, prezentują swoje zdolności i talenty. Tacy, którzy już częściej występują także w różnego rodzaju współzawodnictwie, w festiwalach, ale są też tacy, jak z pierwszych klas gimnazjum, którzy są tu dopiero odkrywani. Do niedawna okazuje się, że mają talent. Niektórzy są odkrywani dopiero w trzeciej klasie gimnazjum, okazują się takie perełki. Mamy taką perełkę, też wystąpi Grzesia, który pięknie śpiewa, a zdecydował się swój talent pokazać i wypromować do dopiero w trzeciej klasie gimnazjum, no i już pięknie w Obuszczynowych Kluczach w Pucku zdobył trzecie miejsce, więc bardzo wysokie, a występuje po raz pierwszy właściwie. W jury staraliśmy się, żeby to było jury obiektywne. Nie jest to łatwe, dlatego że wszystkie klasy wystawiają swoich przedstawicieli do prezentacji. Jest przewodnicząca Rady Rodziców, Rada Rodziców funduje główną nagrodę. Jest radny z gminy Puck, pan Henryk Kunc, który nie ma już dzieci w naszej szkole, jest obiektywny. Są nauczyciele, którzy nie mają wychowawców, bo chodziło o zachowanie obiektywizmu, a uczniowie w jury to są uczniowie ze szkoły w Gniewinie, z samorządowego zespołu szkół w Gniewinie, którzy dzisiaj w delegacji przyjechali ze swoimi nauczycielami, rodzicami na naszą imprezę, bo oni razem z nami są szkołą partnerską w programie Szkoły Współpracy. No oni są całkowicie też bezstronnie, obiektywnie oceniają swoich kolegów i swoje koleżanki, dlatego taki skład. Wiem, że jesteś sam, więc nie myślisz, że będzie.
przepylnicy. Serce przeważnie w siedzę we przepylnie, a bez sery ty ma swój ma plink płecia ma na Dzień dobry.
Dziękuję.